List drugi apostoła Pawła do Tesalończyków. Paweł i Sylwan i Tymoteusz do zboru tesalońskiego w Bogu, Ojcu naszym i w Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia. Jak słuszną jest rzeczą, że bardzo wzrasta wiara wasza i pomnaża się miłość każdego z was względem drugich. Tak, że my sami chlubimy się z was w zborach Bożych, z waszej cierpliwości i wiary we wszelkich prześladowaniach waszych i w uciskach, które ponosicie. Co jest dowodem sprawiedliwego sądu Bożego, abyście za godnych byli uznani Królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. Skoro sprawiedliwą jest rzeczą u Boga odpłacić uciśnieniem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym odpocznieniem z nami przy objawieniu się Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego. W ogniu płomienistym, wymierzającego pomstę na tych, którzy Boga nie znają i na tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, którzy odniosą karę, wieczne zatracenie od oblicza Pańskiego i od chwały mocy Jego, gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i podziwiany w on dzień we wszystkich wierzących, dlatego, że uwierzono naszemu świadectwu u was. Dlatego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania i wypełnił wszelkie upodobanie, dobrotliwości i skuteczną wiarę w mocy, aby było uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim. Według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. A prosimy was, bracia, co do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się do Niego, abyście się nie zaraz zachwiali w umyśle swoim i nie dali zatrwożyć ani przez ducha, ani przez mowę, ani przez list niby od nas, jakoby nadchodził dzień Chrystusowy. Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem, bo nie nadejdzie, póki pierwej nie przyjdzie odstępstwo i nie będzie objawiony człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi nad to wszystko, co się zowie Bogiem, albo jest godne czci, tak, że w świątyni Bożej jako Bóg zasiądzie, wydając siebie za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam powiadałem, a teraz wiecie, co przeszkadza, aby był objawiony czasu swego. Albowiem już jest czynną tajemnica nieprawości, tylko ten, który teraz przeszkadza, musi być spośrodka odjęty, a wtedy objawiony będzie ów bezbożnik, którego Pan zabije duchem ust swoich i zniszczy objawieniem przyjścia swego, którego przyjście jest podług sprawy szatana ze wszelką mocą i znakami i cudami kłamliwymi i ze wszelkim oszukaństwem nieprawości w tych, którzy giną za to, że miłości prawdy nie przyjęli dla swego zbawienia. I dlatego poszle im Bóg skuteczny obłęd, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie niesprawiedliwość. Lecz my powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia umiłowani od Pana, że was Bóg od początku wybrał ku zbawieniu, w poświęceniu ducha i w wierze prawdy, do czego was powołał przez Ewangelię naszą, ku dostąpieniu chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przetoż, bracia, stójcie i trzymajcie się nauki podanej, którejście się nauczyli, czy przez mowę, czy przez list nasz.
a sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg i Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą przez łaskę, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was w każdej mowie i w uczynku dobrym. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby się słowo Pańskie szerzyło i rozsławiało, jak i u was, i abyśmy byli wyrwani od niespokojnych i złych ludzi, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich, ale wierny jest Pan, który was utwierdzi i strzec będzie od złego. A ufamy w Panu o was, że to, co wam rozkazujemy, i czynicie, i czynić będziecie. A Pan niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. A rozkazujemy wam, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście się odłączyli od każdego brata postępującego nieporządnie i nie według podanej nauki, którą otrzymał od nas. Albowiem sami wiecie, jak naśladować nas należy, ponieważ nie żyliśmy między wami nieporządnie i u nikogo nie jedliśmy chleba darmo, ale z trudem i mozołem noc i dzień pracowaliśmy, żeby nikomu z was nie być ciężarem, nie dlatego, żebyśmy władzy nie mieli, ale żebyśmy wam siebie samych za przykład podali, abyście nas naśladowali. Albowiem, gdyśmy byli u was, tośmy wam rozkazali, jeśli kto nie chce pracować, niechże też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy z pomiędzy was nieporządnie postępują, nic nie robiąc, ale się niepotrzebnymi rzeczami bawiąc. Przeto takim rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby spokojnie pracując własny chleb jedli. A wy, bracia, nie słabiejcie dobrze czyniąc. A jeśli kto jest nieposłuszny słowu naszemu w tym liście, tego zauważajcie i nie łączcie się z nim, aby się zawstydził. Wszakże nie miejcie go za nieprzyjaciela, ale napominajcie jako brata. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszelkim sposobem. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie moją, Pawła, ręką, co jest znakiem w każdym liście, tak piszę. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi.